Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Tak patrzę, czy jest czas, bo się zgrał z moim białym kolorem i nie widziałam. Nie wiem, czy będzie nam tutaj pisiować autofokus. Schodzę do Was z... przepraszam, ale coś mnie chyba rozkłada, słuchajcie. Przychodzę do Was z holem. Z holem zakupowym z weekendu, czyli z soboty, gdzie zabraliśmy Was do Edynburga, co możecie obserwować film po filmie, ponieważ tak jak już dzisiaj wspomniałam na nagrywce na Insta story, że z tego dnia będą chyba z 4 części, tak mi się wydaje. Plus hol to będzie 5, także zaszalałam. Zakupów poczyniłyśmy trochę, nie dużo, nie mało, dużo z promocji, dużo w niskich cenach. Zresztą co tutaj dużo opowiadać, po prostu zapraszam do oglądania, jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe co zakupiliśmy, to zostańcie ze mną. Lecimy po kolei, tutaj mam na wierzchu rzeczy Oliwii, ponieważ ona już je nosi, dlatego ja je od razu już tutaj pokażę. Spodnie, Oli zakupiła sobie spodnie, zapomniałam teraz chyba, czy one były w Primarku? Pamiętam. Także takie spodnie, ciemne takie, nie czarne, ale ciemny, grafitowy, nie wiem, takie fajne, przetarte. Powiem Wam, że sama bym takie założyła, bardzo mi się podobają. Także takie proste, zwykłe, bardziej takie leginsowe z prostymi nogawkami. Także to jest rzecz pierwsza. Rzecz kolejna to jest bluza, jaką Oli sobie kupiła. To jest taka bluza, tutaj jest takim fajnym, z taką fajną podszewką właśnie w formie moro, takiego różowo-bordowego fila i zakupiła ją, słuchajcie, w TK Maxie. Bardzo jej się spodobała, także niech ma. Okidoki, rzecz kolejna. Wiem, że jeszcze sobie zakupiła, słuchajcie, skarpetki chyba Calvina Kleina, bo bardzo chciała, ale już ich tutaj nie mam. Teraz przejdźmy do tego, co zakupiłam ja. Jeżeli chodzi o Ciuchland, zakupiłam spodnie. Spodnie takie, dresowe, na takiej grubej gumie, co mi się bardzo spodobało i co w sumie przyciągnęło moją uwagę. Ja bardzo lubię coś takiego. Także takie spodnie dresowe. Zwykłe, proste, czarne, na dole ściągane. W końcu mogę nosić. Jeżeli chodzi o cenę, już Wam mówię. Bo jeszcze nie ściągałam metek. 10 funtów. I o rzecz druga, ostatnia ciuchowa. Jest to bluza. Bluza taka z myszką Miki. Też bardzo mi się spodobała. Na pewno widziałyście ją. Możecie ją zobaczyć w przymierzalni, jak nagrywam Wam taki try on trochę w Primarku. I bluza 8 funtów. To są wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o chyba ciuchowe. Nie, jeszcze nie wszystkie. Jeszcze są skarpetki. Widzę, że Oliwia sobie kupiła. Funt 80 za 5 sztuk. 5 par? Sztuk. 5 par. I za funta takie, takie musztardowe gacie zakupiłam ja. Rozmiar S. Teraz może właśnie pokażę Wam całą tutaj gadżeciarnię, bo trochę tego jest. Ja sobie muszę to chyba tutaj, słuchajcie, wyłożyć, bo tak będzie po prostu mi prościej pokazywać, niż tak co chwilę się schylać do tej torby. Więc teraz tak, perfumy. Perfumy, które na pewno możecie zaobserwować podczas vloga. Ja je oglądałam i to były jedne z dwóch bodajże zapachów, które mi się bardzo podobały. Amber, słodka wanilia z unikalną bazą cedar. Tak wygląda opakowanie. Bardzo fajne, bardzo nietypowe. Zobaczcie, powiem Wam, że chciałabym mieć taką całą kolekcję w sumie tych perfum. Jeżeli mnie długo oglądacie i ufacie moim zmysłom i mojemu gustowi, to, to Wam się to bardzo spodoba. To jest taka nuta... Ciężko jest mi ją w ogóle określić. Ani to właśnie takie słodkie, ani orzeźwiające. Trochę takie uderzające w nos, że nosa, coś jakby pomiędzy Amor, a pomiędzy dekadensem. Ale Wam wytłumaczyłam. No właśnie się tak nadaje do tłumaczenia. Ale polecam zajrzeć, pójść, powąchać i ocenić. Także London przywędrował ze mną. Na rzecz, jaką kupiłam, to takie, jak się to mówi? No, takie beauty blenderki, takie gąbeczki, słuchajcie, na nóżkach, z rączkami, czy jak kto woli. Powiem Wam cenę. 2 funty.
I one są takie bardziej jak stempelki. Zobaczymy tylko, czy się tutaj nic nie będzie działo i jak się będzie tego używało. Podoba mi się, że jest rączka, ponieważ nie można ubrudzić sobie dłoni poprzez Beauty Blender. A druga rzecz, mam wrażenie, że to z kolei fajnie będzie rozprowadzać i blendować tutaj kontur. Wiecie? Że do konturowania wydaje, że będzie fajne. Poprzez właśnie tą strukturę. Także zobaczymy. Takie dwie gąbeczki zakupiłam. Rzecz kolejna. Widzę, że jednak fisiuje obraz. Rzecz kolejna, słuchajcie, to jest właśnie to, na co się skusiłam, za czym tam poszłam. Jest to dokładnie ten produkt i podobno jest to odpowiednik Estée Lauder Double Wear. Zobaczymy. My Perfect Color. Ja użyłam go już dwa razy. Dlaczego mówię dwa razy? Raz, bo sobie sprawdzałam, a dwa, bo wieczorem wychodziliśmy i robiłam sobie ten makijaż. Także Velvet Finish Foundation od średniego do pełnego krycia, oczywiście w zależności od potrzeb, z SPF 30. Ja mam w kolorku, zaraz Wam powiem, czy ja Wam powiem, czy Wam nie powiem, beige, 6 funtów. Polecam, polecam serdecznie, bo już Wam mogę powiedzieć, że bardzo fajny podkład. Rzecz kolejna, jest to coś, co mam na ustach, co być może nie widać, ale ten nudziak. Jest to Wisdom Pure i to jest właśnie dokładnie ta kolekcja, o ta, z Fenty. Znaczy z Fenty, czyli ja właśnie się śmieję, to jest podróbka Fenty w pomadeczce z Primarka, 2 funty. Nie mało już jak na Primarka. Wiecie, że tam można było spotkać, słuchajcie, produkty za 50, 90, 60 pi. Teraz już jak widzicie, ceny idą w górę, ale to też jakby wraz idą z jakością tych produktów. Rzecz kolejna to po kolei tutaj opakowanie od kocyka. Kocyk w takim chyba mniej więcej kolorze, w takim szarawym właśnie leży tutaj, taki kawa z mlekiem w sumie, o taki, za 4 funty. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest 120x150. Także taki Oli chciała kocyk i taki ma. Rzecz kolejna to są paznokcie Disco Nails za 3 funty. Tak wygląda opakowanie od tych paznokci, a tak wyglądają same paznokcie. Czekaj. Teraz. Teraz właśnie to powinno być widać. Tak wyglądają. Te pazurki polecam Wam serdecznie, 3 funty. Ja zawsze sobie te, które mi zostają, właśnie odkładam w taki woreczek i trzymam je sobie na wszelki wypadek, ale trzymam opakowanie puste po to, żeby Wam właśnie pokazać, jak wygląda opakowanie tychże pazurków. One były jeszcze srebrne i złote, co zresztą zobaczycie na vlogu, co mogłyście zobaczyć na vlogu, bo vlog już wjeżdża na kanał. Rzecz kolejna to są takie samoprzylepne lusterka. Samoprzylepne lusterka do przyklejenia gdziekolwiek, na cokolwiek. Ja powiem Wam, że będę chciała chyba przykleić sobie któreś, jeszcze nie które, jakieś mniejsze, chyba na obudowę do telefonu, dlatego że zawsze fajnie można się przejrzeć. Jest to takie fajne niby też travel, dlatego że podczas podróży możemy sobie to na przykład, nie wiem, no na opakowanie na etui od paszportów, możemy to sobie na paletkę taką, w której nie mamy na przykład lusterka, lub na przykład tutaj na wierzchu zamiast w środku, żeby nie musieć na przykład właśnie tutaj, wiecie, otwierać i się bawić. Także fajna opcja, uważam, coś ciekawego, także takie mini lustereczko, zobaczymy jak się sprawdzą w praktyce, za 1 funta. Dalej podróbeczka Invisibubble, czekajcie, bo właśnie tu mój włos gdzieś lata. Invisibubble, te gumeczki, ich jest tutaj, nie wiem ile tu, bo już sztuk, nie chce mi się liczyć, 12. 12 sztuk takich gumek, słuchajcie, za 1 funta. Ja je bardzo lubię, są bardzo wygodne i nawet jeżeli się rozciągną i już nie będą się nadawać, nie będzie mi po prostu szkoda. Więc to. Kolejna rzecz, tu już pokazałam, kolejna rzecz to pomadka. Pomadka Lustr. Wydaje mi się, że teraz powinno być to widać. Ok, także z napisem Luster, pomadeczka w takim czerwonym, mocnym czerwonym odcieniu. Już Wam tutaj zesłoczuję. Mocny, wyrazisty, czerwony, przepiękny kolor. Mam aż ochotę sobie go przetestować, sprawdzić. Co Wy na to? Cieszę się, że jesteście też za. Bo ja jestem za, a nawet przeciw.
Dobra, ta pomadeczka, powiem Wam, nudziakowa też całkiem spoko. Tutaj widzę, że jednak chyba z pigmentem będzie trochę problemu, to znaczy będzie dość chyba się mocno trzymać. Sprawdźmy. No i jak to z czerwieniami często bywa, są czerwone. Nie no, są bardzo, bardzo mocne. Jest to bardzo, bardzo mocna czerwień. Chyba nawet nie do końca może inni pasująca, co? Nie wiem, dajcie znać, czuję się dość dziwnie. Dobrze, że mam czerwony w ogóle tutaj przy sobie, bo czułabym się naprawdę dość nieswojo. Wydawało mi się, że będzie ona bardziej taka połyskująca. Że to będzie taka bardziej przygaszona czerwień, ale bardziej taka jakby lustrzana, ale nie jest. No właśnie tak jak nazwa wskazuje. Także wybrałam sobie taką, jak użyję, to użyję, jak nie, to się też nic nie stanie. Od czasu do czasu dajcie znać, jak to wygląda. Oczywiście pomalowałam się dość krzywo, więc na to nie zważajcie. Rzecz kolejna, bo już dochodzimy do końca. Są to dwie paletki, które już mogliście zobaczyć na Instagramie. Tak one wyglądają. Nie chcę tutaj świecić światłem, odbijać światła. Mamy Midnight and Mauves i druga to jest Naturally Nude. I tak faktycznie, jak jest nazwa, tak właśnie wyglądają paletki. Więc mamy tutaj przepiękną nudziakową kolorystykę. Teraz. Tak dokładnie wygląda kolorystyka tej nudziakowej. Widzicie teraz w pełni, jak wygląda ta paletka, jak ona jest przepiękna. Mam nadzieję, że to widać bardzo wyraźnie, które są połyskujące, które są maty. I paletka numer 2 jest w takich odcieniach. I mamy tutaj bardziej jakby burgundowo, różowo, fioletowo, nawet ten piękny tutaj czarny. Jest z drobinkami, jak możecie zobaczyć. W nim są drobinki w kolorze takim różowym, natomiast w tej poprzedniej drobinki w kolorze żółtym, zielonym, coś takiego. No ale powiedzcie, że to nie jest pigment. Także coś fantastycznego. I test już Wam zrobiłam w story, czyli podczas story na Instagramie, także możecie sobie tam prześledzić. A test taki większy, jaki zrobimy sobie niebawem. Także dwie paletki. Ja Wam bardzo gorąco polecam zajrzeć. Póki co, ja na razie nie mogę Wam zbyt wiele powiedzieć. Tą paletką pierwszą od góry nudziakową mam wykonany dzisiaj makijaż, więc możecie ewentualnie ocenić, czy warto, czy nie warto. A tą drugą użyjemy sobie niedługo. Także tak wyglądają te dwie paletki. Tak jak mówię, cena 5 funtów, wyglądają fantastycznie i pięknie będą się prezentować na Waszej toaletce. To gwarantuję. I rzecz ostatnia, słuchajcie, już rzecz do kuchni, którą w końcu mogę użyć, położyć. Są to takie marmurkowe, te takie nie maty, wiecie o co chodzi, te podkładki. Podkładki pod talerze na stół. Już odpakuję i Wam pokażę. Cena tych podkładek 4 funty. Są tutaj 4 sztuki i one są takie drewniane. Ale wiecie, że mnie urzekł marmurek. Tak one wyglądają. Tak wyglądają, tak się mienią. Powiem Wam, że nawet mogłabym mieć takie tło do nagrywania filmów, gdyby tylko się właśnie jakoś tak, gdyby nie było chyba silk, czyli nie takie błyszczące, ale naprawdę fajne, takie jasne. No, także takie oto maty, 4 funty, polecam serdecznie, bo maty mi się podobają i one mają jeszcze takie złote przejścia. Więc to, tak by wyglądały moje wszystkie zakupy, jeżeli chodzi o Primarka. I teraz szybciutkim krokiem przejdziemy na chwilkę dosłownie do Superdraga, a w nim... Co zakupiłam w nim? To już jest z H&M jedna rzecz, 6,99 to jest obudowa marmurkowa, którą mam na telefonie, więc nie jestem Wam w stanie pokazać. Rzecz, jaką wybrałam w Superdrugu, to jest Revolution 0,2% Retinol, to jest serum. Zobaczymy, bezzapachowe, sprawdzimy, przekonamy się. I była promocja 3 za 2. Rzecz kolejna to jest nowość od Bourjois Eye Catching Extreme Volume. To jest tusz do rzęs, który mam właśnie w tym momencie na rzęsach. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Mam nadzieję, że odrobinę tak, ale i tak z testem do Was przyjdę. Także to jest rzecz kolejna. A propos ostatnich jeszcze zakupów, ale nie z soboty, zakupiłam obudowę taką trochę różową, rose goldową, ciężko stwierdzić, taką z klapką.
jakby lustrzaną trochę do telefonu, ale właśnie zmieniłam na tą taką, gdzie mogę mieć ringa, bo mi wygodniej się Wam nagrywa. Tu dostałam jakąś próbkę Jennifer Lopez, nowy perfum, jego nazwa to Enduring Glow. Tak to wygląda, polecam Wam tą nutę, ja się nim psiknęłam. Jest to coś jakby w deseń, słuchajcie, zupełnie inne niż te wszystkie Britney, Naomi, Kylie i te wszystkie inne. To jest coś jakby bardziej w kierunku Izmiak. Trochę jakby w kierunku bym też porównała Davido w The Cool Water. I trochę jakby do nuty Dolce & Gabbana Light Blue. To jest coś mniej więcej taka nuta. Także bardziej taka orzeźwiająca, odświeżająca, ale mocna. Więc tak, żadna słodycz. Rzecz, jaką zakupiłam, Elegant Touch, 3 bodajże funty z groszami. I ostatnie dwie rzeczy, bo tak jak mówię, było 3 za 2, więc razem chyba z tym produktem, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, zakupiłam jeszcze dwa te produkty. Z tej linii chciałam paletkę właśnie, zobaczcie, to jest to, co Wam mówię, że normalnie wygląda to identycznie, takie potłuczone szkło. I, jest tak, i tak, taka sama jeszcze jest też paletka właśnie dużego formatu z Revolution, ale niestety jakoś tak mi nie przypadła do gustu, nie była jakaś wow, ale za to ten rozświetlacz, tak, żelowy highlighter, Prestige, nie wiem, słuchajcie, nie chcę łamać języka, już Wam pokażę, zeskło czuję, dobrze, że mam chusteczkę, słuchajcie, więc sam produkt prezentuje się w ten sposób, jak widzicie, konsystencja żelowa, więc nic nie wypada, a sam produkt prezentuje się fantastycznie. Tylko czekajcie, nie chcę zrobić za dużo. Tutaj Wam pokażę. Zaczęłam od dużej ilości, a teraz to sobie zblendujemy. Tak wygląda na dłoni. Mam nadzieję, że dobrze widać tą piękną poświatę. Teraz pozwólcie, że sobie to zmarzę i pokażę Wam mini swatch na twarzy. A czemużby nie? Dobra, czekajcie, muszę trzymać tu pudełeczko, ponieważ na pudełeczku, właśnie na wieczku, mam jakby resztkę tego produktu. Ale chcę Wam tylko pokazać tutaj do filmiku. Ja i tak zaraz chcę się kąpać, więc spokojnie. Nie wiem tylko, czy to będzie widać, więc dołóżmy. Ale powiem Wam, że to jest ostatnio jeden z piękniejszych oświetlaczy, zwłaszcza jeżeli chodzi jeszcze o, słuchajcie, o markę Revolution. No to będzie, uważam, hiciorek. Uważam, że to będzie hit. Dajcie znać, czy coś widać, jak nie, to pokażę może z tej strony. O! Delikatnie rozetrę i pojadę do góry. No zobaczcie. No czyż to nie jest piękne? Przepiękny glow. Daje przepiękne glow. Nie wiem, czy widać właśnie z tej strony. Mam nadzieję, że Wam się ten glow podoba, bo mi się podoba bardzo. No jest przepiękne. No jest przepiękne. Nie powiedzcie, że nie. Także ja wybrałam dokładnie ten. Jeszcze był właśnie ten taki jakby srebrny i złoty. Ale złoty był za żółty. Bardziej go widzę właśnie u osób bardzo z ciemną karnacją. A srebrny raczej tak, nie wiem, u bladziochów. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, bo jakoś srebrny w ogóle do mnie nie przemawia. Bardziej taki, ten jest niby ciepło-zimny. Ja bym tak go nazwała, bo on ani ciepły, ani zimny. Ale myślę, że do mojej karnacji to idealnie się tutaj wkomponowuje. Tak jak mówię, ja nie mam jeszcze w ogóle podkładu na sobie, więc mam tylko i wyłącznie krem na twarzy. Także na podkład będzie jeszcze lepiej. To by były wszystkie moje zakupy i jeszcze do tego dokupiłam sobie F9. Nie pamiętam, który ja w końcu mam. Ale wiem, że chciałam ten, który zostawiłam w Hiszpanii. I teraz nie wiem, czy to był F9 czy F10. Zabijcie mnie, nie chcę wstawać i patrzeć. Ale dokupiłam sobie F9 i to jest mój ulubiony też podkład. Revolution. Coś tutaj mamy? Fast Base Stick Foundation. F9. No i to są już wszystkie moje zakupy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że Wam się cokolwiek tutaj spodobało. Ja to teraz tutaj muszę poogarniać. Psiknę się jeszcze tym perfumem, bo jest
Rzeczywiście, to jest przepiękne, przepiękny zapach, no po prostu coś fantastycznego, butelka też. Także ja na bank zakupię sobie jeszcze do kolekcji jeden albo dwa, tylko jeszcze raz muszę iść na powąchać, bo się tak obwąchałam, że po prostu być może już miałam zaburzony normalnie węch. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, piszcie w komentarzach oczywiście, czy coś z tych produktów macie, znacie, używacie, a najbardziej czy lubicie. Jak się u Was one sprawdzają. Tak jak mówię, niedługo będzie test tego wszystkiego na moim kanale, więc wyczekujcie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. Buziaki dla Was. Bajo!